Też chciałbym wiedzieć, co się stało. Naprawdę nie wiem. Byłem naprawdę dobrze przygotowany. Może jestem dobrze przygotowany. Na każdym treningu dawałem z siebie wszystko. No niestety, no, każdemu się zdarza nie zrealizować swoich marzeń. Nie każdy jest zadowolony z każdego wyniku, który chce się osiągnąć. No niestety przyszedł ten dzień, który można powiedzieć, że upadłem na ziemię. No i mam nadzieję, że podniosę się i będę realizował każdy trening mocniej niż dotychczas. Było tak, że płynąłem tylko jednym rytmem. No, widać po każdej 50, druga, trzecia, czwarta tak samo cały czas jest. Nie mogłem przyspieszyć, nie wiem, co się stało. Mój organizm, nie wiem, jak reaguje tutaj. Jest zmiana godzin. No niestety, no, może atmosfera jest u nas nie za fajna, bo nie każdy dobrze pływa w kraju. No ale co zrobić? No, trzeba przyjąć to na klatę i dalej żyć. To nie jest koniec świata. Dwa dni temu pływało mi się super. Luźno, na długim kroku. Myślałem, że będzie jeszcze lepiej, no, że wejdę do tego półfinału. Myślałem tylko o półfinale najpierw. Bo jak patrzyłem na całą kadrę, to też nie każdy dobrze pływa. No mam nadzieję, że jutro Konrad Czernik, Paweł Korzeniowski, jeszcze jest Ala Tchórz, Mateusz Sawyrmowicz, Wojtek Wojdak. No mam nadzieję, że coś pokażę, bo niestety Polska tutaj nie istnieje na razie. To co trener powiedział, to były żarty. No. Dalej trenujemy razem. Teraz wakacje 3 tygodnie po sztafecie. Później trochę odpoczynku, wracam do treningu, tam chyba w połowie września i dalej są zawody za 4 miesiące, no i tam pokażę, że potrafię się podnieść z tej ziemi.